To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Trzy koncerty amerykańskiej gwiazdy Taylor Swift w Wiedniu zostały odwołane z powodu zagrożenia terrorystycznego. Kanclerz Austrii Karl Nehammer poinformował, że dzięki temu udało się zapobiec tragedii. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o organizowanie ataku. Jedna z nich to 19-latek, obywatel Austrii, który przyznał się do działania z inspiracji państwa islamskiego. Co najmniej trzy osoby zamieszane w sprawę są poszukiwane przez służby. Udaremniony przez austriackie służby zamach na koncert amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift w Wiedniu. Chociaż mógł prowadzić do wielu ofiar, jest kolejnym tego typu działaniem służb bezpieczeństwa w tym kraju. Tu dżihadyści planowali i atak za użyciem samochodu, noży, ale też i zamach samobójczy. Nieco ponad rok temu udaremniono również tuż przed samym zajściem zamach na Paradę Równości, gdzie trójka młodych islamistów chciała zaatakować uczestników przy pomocy noży i siekiery. W grudniu z kolei atrakcyjnymi celami w Austrii, ale także w Europie stają się jarmarki świąteczne i w ostatnim okresie przedświątecznym zatrzymano trzech dżihadystów planujących takie ataki. Nie zawsze się jednak służbom udaje. No, pamiętamy listopadową strzelaninę z roku 2020, kiedy zginęły 4 osoby, a 23 osoby zostały ranne. Te zamachy łączy to, że są to zamachy inspirowane przez państwo islamskie. Często w ostatnich latach wymienia się państwo islamskie prowincji Chorasan. To jest to państwo, które działa w Afganistanie. Łączy je to też, że planują dokonać te zamachy młodzi ludzie. Czasami zaangażowani są nastolatkowie, jak w przypadku właśnie Parady Równości w Wiedniu. Imigranci lub osoby pochodzenia imigranckiego. W Austrii często są to ludzie z Bałkanów. W obecnym przypadku mówi się o obywatelu północnej Macedonii. Ale też ludzie z Tadżykistanu lub z Czeczenii. Coraz częściej proces radykalizacji, zwłaszcza w przypadku tych młodszych osób, zachodzi w sieci. Tłumaczy Jan Wójcik, redaktor Układu Sił. Koncerty pierwotnie miały się odbyć mimo zagrożenia. Organizatorzy planowali zwiększyć środki bezpieczeństwa, takie jak przeszukiwanie uczestników przed wejściem na teren imprezy. Ostatecznie jednak wydarzenie odwołano. Na jednym koncercie miało pojawić się 65 tysięcy uczestników. Spodziewano się także, że 15 tysięcy osób może przyjść pod wiedeński stadion bez biletów. Kolejnym punktem trasy koncertowej Taylor Swift jest Londyn, gdzie piosenkarka ma wystąpić 6 razy, rozpoczynając od 15 sierpnia. Zagrożenie dla Europy ze strony ISIS ponownie rośnie. Już właściwie tak naprawdę od półtora roku amerykański i europejski wywiad ostrzegają, że państwo islamskie, a w szczególności prowincja Chorasan, będzie w stanie przeprowadzić zamachy na interesy Zachodu. Duże aresztowania miały ostatnio miejsce w Niemczech, czy też we Francji przed igrzyskami. Więcej o tym właściwie, jak działa państwo islamskie w prowincji Chorasan, to można usłyszeć w dłuższej mojej rozmowie dla Układu Sił z Pawłem Wójcikiem, dokładnie nagranej na ten temat i będzie wkrótce opublikowana. Warto też podkreślić, że chociaż celem terrorystów islamskich są duże zgromadzenia ludzi, bo to daje szansę na dużą liczbę ofiar, to w tym przypadku nie należy również zapominać o wariancie ideologicznym. Przyjrzyjmy się, gdzie uderzają. Tam, gdzie pojawia się ekspresja naszej radości życia, na koncerty, jak w przypadku Taylor Swift czy Ariany Grande w Manchesterze, na parady homoseksualistów, na jarmarki bożonarodzeniowe, na wydarzenia sportowe. To wszystko są wydarzenia niby różnorodne, ale łączy jest właśnie ten czynnik naszej radości życia. Dodaje Jan Wójcik. Niemiecka opozycja i część koalicji rządzącej domagają się wprowadzenia kontroli na wszystkich granicach. Na razie obowiązują one na przejściach granicznych z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią. Ma to związek z wysokim poziomem nielegalnej migracji. Wprowadzenia kontroli na granicach domagają się politycy CDU-CSU. Minister spraw wewnętrznych z rządzącej SPD Nancy Faeser jest przeciwna, ale propozycje popierają koalicjanci z FPD. Nastroje w Niemczech budzą obawy o przyszłość strefy Schengen. Przedstawiciele biznesu logistycznego w Niemczech w rozmowie z portalem Euractiv poinformowali, że obecne kontrole nie wpłynęły istotnie na przepustowość granic. Politycy SPD obawiają się jednak, że w dłuższym terminie mogą zaszkodzić międzynarodowej współpracy. Kontrole na granicy z Austrią zostały wprowadzone podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku, z Polską i Czechami w 2023 roku w wyniku obawy o napływ nielegalnych migrantów z kierunku białoruskiego.
Amerykańska firma projektująca zaawansowaną technologicznie broń Anduril zebrała $1,5 miliarda od inwestorów. Jak deklaruje, z tych funduszy planuje wybudować zakłady wytwórcze zdolne produkować dziesiątki tysięcy autonomicznych systemów walki, by zaspokoić pilne potrzeby armii Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Pierwsza fabryka, Arsenal 1, ma być zlokalizowana w USA, druga poza granicami kraju. Przedstawiciele Anduila twierdzą, że inwestycje są konieczne, ponieważ amerykańskie zapasy amunicji wyczerpałyby się po 8 dniach dużego konfliktu. Anduril tworzy broń opartą o sztuczną inteligencję. W 2022 roku podpisał kontrakt o wartości $1 miliard na dostarczenie systemów antydronowych armii amerykańskiej. W tym roku pokonał firmy Lockheed Martin, Northrop Grumman i Boeing w przetargu na bezzałogowy samolot bojowy. Anduril obecnie jest wyceniany na $14 miliardów, co oznacza, że podwoił swoją wartość w stosunku do 2022 roku. Pokazuje to, że inwestorzy coraz chętniej finansują przemysł obronny od czasu napaści Rosji na Ukrainę. Google przygotował kampanię promocyjną dla spółki Meta. Miał promować Instagram w serwisie YouTube wśród osób w wieku od 13 do 17 lat, twierdzi Financial Times, powołując się na 3 anonimowe źródła. Kampania miała być testowana w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w tym roku. Firmy te postrzegane są jako konkurenci. Powodem, dla którego Meta miała zdecydować się na taki krok, miał być fakt, że traci młodych użytkowników na rzecz TikToka. Największe kontrowersje budzi jednak to, że Google formalnie deklaruje, że nie wysyła spersonalizowanych reklam osobom poniżej 18 roku życia. Kampania miała być skierowana do grupy użytkowników określonej mianem nieznanych, co mogło być wytrychem do docierania do nieletnich. Google w odpowiedzi na pytania Financial Times zapowiada zbadanie sprawy. Kampania miała zostać wycofana. W zeszłym tygodniu Senat Stanów Zjednoczonych przyjął Kids Online Safety Act, czyli ustawę nakładającą na właścicieli platform społecznościowych obowiązek chronienia dzieci przed nieodpowiednimi treściami. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.